czasie Bożego Narodzenia mieszkańcy Winnicy oczekują na koncerty kolęd i pastorałek wykonywanych przez Narodowy Zespół Pieśni i Tańca Barwinok. Przez cały rok młodzi artyści podróżują po całym świecie, prezentując ukraiński folklor i organizują zbiórki charytatywne. Niemal od pierwszych dni rosyjskiej agresji na Ukrainę występowali we Francji, Niemczech, Hiszpanii i wielokrotnie w Polsce, zbierając środki na pomoc dla wojska. Na święta zawsze wracają do swego rodzinnego miasta. Ukraińskie, ale również polskie bożonarodzeniowe pieśni rozbrzmiewają w szkołach, szpitalach i domach dziecka, niosąc ludziom radość i nadzieję, tak bardzo potrzebną wszystkim, którzy od wielu miesięcy żyją w kraju ogarniętym wojną. W przyszłym roku nasz zespół będzie obchodził 40-lecie istnienia. Przez te wszystkie lata pracy z naszymi dziećmi udało się nam stworzyć unikatową w świecie metodę uczenia i wychowania. W 1984 roku zaczynaliśmy jako typowy zespół taneczny. Z czasem staliśmy się grupą folklorystyczną, w której dzieci nie tylko tańczą, ale również śpiewają, grają na różnych instrumentach i prezentują folklor Ukrainy i całego świata. Коли заснувався Барвінок, на той час я була танцювала і стала учасницею Барвінка. Kiedyś sama trafiłam do tego zespołu, zostałam tancerką. To było na samym początku. Chcę podkreślić, że kto przyjdzie do Barwinka, ten wiąże się z tym zespołem na całe życie. Tu powstają ważne przyjaźnie, tu przyprowadzasz swoje dzieci. Moja córka jest w Barwinku już 10 lat. To jest rzeczywiście jedna wielka rodzina. I to sprawdzi wielkie drużnie rodziny. Dla mnie Barwinek to nie tylko tańce. Oczywiście występuję, śpiewam, wyszywam i czerpię z tego radość. Przychodzę tu też na spotkanie z przyjaciółmi, z pedagogami, którzy zawsze nas wspierają. Bardzo mi się tu podoba, to jest druga moja rodzina. Nauczyciele są jak mama i tata. Да, як друга мати з папою. А ти був в Польщі? О, вже два. Ой, в Польщі byłem już chyba ze 2-3 razy. Дякуємо bardzo za. Dziękuję bardzo za to, że nas zapraszacie, pomagacie nam i podtrzymujecie na duchu. Zapraszajcie, допомагайте і підтримуйте нас в складну хвилину. Насправді для нас Барвінок це не просто народний ансамбль танцю, це не просто якісь колективи. Dla nas Barwinek to nie tylko państwowy zespół tańca, to nasza rodzina. Żyjemy jego życiem, chlubimy się nim, jesteśmy dumni ze swoich dzieci. Jest w nas wdzięczność za to, jak je uczą i wychowują. Tu rosną prawdziwi Ukraińcy, prawdziwi patrioci, którzy rozumieją, czym jest ukraińska kultura. Poznają tradycję świąt Bożego Narodzenia, wiedzą, co to jest kutia. Dzieci znają, co to jest Rizdwo, jak je odświadkować, co to jest kutia. Тут проводимо майже весь час. Дітки ось від такого маленького, ще меншої, з 4 років привели старшу. Тут spędzamy cały wolny czas. Moje dzieci są w Barwinku od najmłodszych lat. Starsza córka już 9 rok, a to maleństwo też tu ciągnie. Wyszywa, nauczyła się wielu piosenek. W naszym domu jest wokalna drużyna. Poznajemy nowe utwory, śpiewamy kolędy. Syn akompaniuje na bębnie, jest gitara i bałałajka. Концертуємо codziennie. Є гітара, є це балалайка і граємо, барабанимо і співаємо всі разом. Вікном чорна хмара в'ється під вікном. Колядник трясеться, пустіть його до хати, він вам буде співати коляди.
Пустіть його до хати, він вам буде співати коляди. Всі ці роки ми об'їздили більше, ніж 35 країн. Odwiedziliśmy ponad 35 krajów świata. Nie jesteśmy w stanie policzyć koncertów w Polsce, gdzie mamy wielu przyjaciół. W czasie tych ostatnich niemalże 2 lat, kiedy w Ukrainie trwa wojna, występowaliśmy w 10 krajach. W każdym z nich, przy pomocy ludzi dobrej woli, koncertowaliśmy charytatywnie na rzecz naszych sił zbrojnych. Zebrane pieniądze przekazujemy na front, ale też rodzinom w tej wojnie poszkodowanym. І тим людям, які постраждали від війни. То є так здольні діти, яким забрано дитинство, що то так працювіте, що попросту для них дума і дума з тих дітей, що тим і співають, і грають, і танчать, і всіх, від малюткого до найвіншого, всі ті діти попросту думна єстем з них і старої України. Подякування їм і направда до самої землі їм уклон, до самої землі тим дітям і тим виховавцям, які їх навчили, хореографам, всіх, що очі розбігаються попросту на сцені і не могли вже то єдні, то другі, то треті. Направда, чудні діти, чудні. Ну, єстем під великим враженням, направда, щось пінкнего. І я не сподівався, так дуже хотіла то побачити. I teraz mogę wszystkim powiedzieć, że Ukraina jest wspaniała. Życzę, żeby ta wojna się skończyła. Дуже дякуємо за ту підтримку, яку ми отримуємо кожного дня і кожен раз, як відвідуємо. Jesteśmy вдячні за wsparcie, które otrzymujemy zawsze w czasie każdej naszej podróży po świecie. Przekazujemy je wszystkim. Nie chcemy dzielić Ukrainy na części. Ukraina jest jedna, jest głęboko w naszych sercach. Тому ми переживаємо за усю Україну. Перед початком війни мій брат поїхав в інше місто. Kiedy zaczęła się wojna, mój brat gdzieś pojechał. Nie wiedzieliśmy dokąd. 24 marca został ranny. Nie chodził, nie widział na jedno oko, bo odłamek uszkodził nerw. Kuracja trwała długo. Miał wtedy 22 lata. Trochę się podleczył, ale mimo tych blizn i uszkodzonego oka znów pojechał na front. Bardzo to przeżywamy, cała rodzina i dzieci z Barwinka. Mamy nadzieję, że będzie dobrze. Wróci żywy. Wszyscy nasi bohaterowie wrócą żywi. Nadziejemy się na kraście, że powrócą się żywymi, wszyscy nasi heroje powrócą się żywi. Nasz ensemble Barwinok i folklorna grupa, nasze kolektywy. Zespół Barwinek systematycznie organizuje dobroczynne występy dla poszkodowanych przez wojnę. Na dzisiejszy koncert zaprosiliśmy dzieci z ośrodka szkolno-rehabilitacyjnego Gniazdeczko w Winnicy. Powitajmy je serdecznie. Na naszym występie, na naszym koncercie. Dawajcie, przywitajmy ich. Radzi was baczyty. Miło was widzieć, drodzy goście, w imieniu naszych przyjaciół z telewizji Polonia i Barwinka. Chcemy obdarować was słodkimi prezentami. Jesteśmy zadowoleni, że otrzymaliśmy zaproszenie na taki niezwykły koncert. Dzieci są szczęśliwe. Dziękujemy polskim przyjaciołom i Barwinkowi za podarunki, ale najbardziej wszyscy oczekujemy zakończenia wojny. Ja zwyczajnie nie mogę nie wskazać pro te, że częstyna naszych dzieci... Koniecznie muszę podkreślić, że grupa naszych dzieci już w pierwszych dniach rosyjskiej agresji wyjechała do Polski. Dziękuję za bardzo serdeczne przyjęcie.
Jeszcze nie wszystkie dzieci wróciły. Przebywają w miejscowości Grzebowilk koło Warszawy. Mają tam doskonałe warunki, chodzą do szkoły, czują się znakomicie. Chcę jeszcze raz podziękować za taką serdeczną pomoc dla Ukraińców. Dobrego świętowania. Nam, wszystkim Ukraińcom. Гарного Різдва. Ми один одного дуже добре знаємо. Ми добре знаємо się навзаєм. Працює тут 40 лет, а Пьотр хіба тиле само. Я 40 лет тому закладалем барвінок. Znamy się od młodości. W przyszłym roku, w kwietniu, planujemy jubileuszowy koncert. Już teraz zapraszam Ciebie i Twoich wychowanków. I zapraszamy Was i Waszych dzieci, zapraszamy do nas na koncert. Najpiękniejsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Składa barwinok dla wszystkich Ukraińców oraz naszych przyjaciół z Polski. Dziękuję wam za to, że wy nie prosto poważajecie nas, nie prosto do nas przyjeżdżacie. Dziękuję też wam, że nie jesteście tu przypadkowo, tylko z szacunku do nas, ale za to, że po prostu nas kochacie. My to uczucie odwzajemniamy. Dziękujemy wam za wszystko, za to, że nie odwracacie się od nas. Widzicie nasz dramat i czujecie, że ta wojna co prawda przyszła do naszego domu, ale może przyjść do każdego innego. Chcę pozdrowić wszystkich z okazji zbliżającego się Nowego Roku. Niech nad naszymi głowami niebo będzie bezpieczne. Niech ziści się nasze wspólne marzenie i nadejdzie zwycięstwo. Jestem pewna, że ono przyjdzie. Damy radę. Dziękujemy wam. Wszystkiego najlepszego. Jeszcze raz dziękuję. Хай все буде як найкраще. І дякую вам ще раз. Серед поляків у нас є багато таких людей, які для нас jak rodzici. Wśród Polaków jest wielu takich, których traktujemy jak najbliższą rodzinę. Przyjaźnimy się z nimi od wielu lat. Dziękujemy serdecznie wszystkim Polakom i polskiemu państwu za pomoc Ukraińcom i naszej Ukrainie w tym trudnym czasie. Z całego serca, od wszystkich naszych dzieci i nauczycieli barwinka, przekazuję świąteczne pozdrowienia. Świętami życzymy wam wszystkiego samego najkraszczego. Wszystkiego dobrego. Drugi nasi przyjaciele Поляки. Дай їм Господа, Господа.